Zapraszamy do Świętochłowic. Myślę, że zdobycie tej nagrody byłoby dużym wsparciem dla naszych działań tutaj, w mieście, ponieważ pokazalibyśmy mieszkańcom, że właśnie współpraca między władzą wykonawczą, władzą uchwałodawczą i trzecim sektorem, czyli organizacjami pozarządowymi, może być doceniona w kraju. Dzięki temu możemy promować miasto, ponieważ no, nie ukrywam, że wymiar ogólnokrajowy jest tutaj bardzo fajny. Nasze miasto przeżyło trudne chwile, szczególnie w tamtej kadencji. Myślę, że wylano odium różnych niepozytywnych informacji na to miasto, a przecież samorząd to my wszyscy tutaj. To jest duży potencjał, mimo że miasto nie jest bogate, powiedzmy to sobie szczerze. Współpraca między samorządem a tymi organizacjami może pokazać, że gmina niekoniecznie najbogatsza w regionie, niekoniecznie najpiękniejsza, choć dla mnie ona jest najpiękniejsza, może uzyskać ten tytuł. To jest bardzo fajne, to jest bardzo stymulujące. To może pokazać, że takie małe gminy jak my mogą się o to starać. Przede wszystkim to ten kontakt jest też narzucony, bo jako samorządowiec, jako radny, my obowiązek mamy spotykania się z mieszkańcami na tych naszych ustalonych dyżurach. Ale to jest takie... takie sformalizowane, łatwiej się spotykać z mieszkańcami na mieście, bo chodzimy jako mieszkańcy normalnie, się z nimi spotykamy i z nimi rozmawiamy. Przyjęliśmy taką formułkę właśnie dzięki tutaj koledze i po spotkaniu w Warszawie, ostatnio żeśmy byli na spotkaniu w Recyklatorie, że mamy elektroniczne skrzynki. Ale jest fajniejszy już taki kontakt, taki bezpośredni, pośrednio poprzez skrzynki takie fizyczne. Fizyczne skrzynki pocztowe, które znajdują się w Urzędzie Miejskim. One są z imienia opisane. Nie ma numerku, mieszkaniec przychodzi incognito. Miejsce nie jest monitorowane. Celowo też zwracam na to uwagę, bo ogólnie Urząd Miejski jest monitorowany. I tu mogłoby to być takie niesympatyczne, niesmaczne. Jeśli chodzi o spotkanie z mieszkańcami, ja tego nie traktuję w żadnej formie nawet obowiązkowej, bo tak naprawdę powiem Państwu szczerze, że to też jest nie pierwsza moja kadencja, w związku z tym te dyżury, choć są konieczne, powiedziałbym, spełniają najmniejszą rolę. Tak podam przykładowo, nie wiem, jeśli przez 4 lata plus minus, ja sobie zapisuję akurat od pewnego czasu, prawda, kto przychodzi, kiedy przychodzi, z jaką sprawą, żeby potem można było wrócić, ewentualnie skontaktować się z tą osobą po już załatwieniu sprawy. To patrząc na poprzednią kadencję, to można powiedzieć, że tak na 4 lata to jest 30 osób, tak? W trakcie tych dyżurów. Nie liczę spraw, które dotyczą mieszkańców i są załatwione po drodze, tak? Bo działam przeszkadza na takich określonych środowiskach, tak? Ja gdzieś działam, tam prowadzę klub, spotykam się z ratownikami. To są ci ludzie, którzy również mi cały czas tak naprawdę przekazują informacje o mieście, przekazują. No i tak, my jesteśmy samorządem po przejściach. Mamy duży bagaż takich doświadczeń, takich bardzo negatywnych. Poprzednia władza wykonawcza i część tego organu uchwałodawczego zapomnieli o wszystkich organizacjach Stowarzyszenia Mieści. Znaczy, ja to w cudzysłowie mówię, zapomnieli, oni nie chcieli z nimi współpracować, bo współpracowali z wybranymi. My chcemy pokazać, że jest inaczej, że tak naprawdę samorząd nie jest w stanie dobrze funkcjonować bez jakichkolwiek organizacji. To wszystkich organizacji, wszystkich stowarzyszeń, bo to są ludzie, którzy mają różne poglądy. To są ludzie z różnym wykształceniem, w różnym wieku. I to oni nam wskazują kierunki. Oni z nami naprawdę bardzo dobrze współpracują. Kolega jest dobrym tego przykładem, ale nie jest jedyny w mieście. Tych organizacji jest bardzo dużo, nowe powstają. Dzięki koledze Darkowi tutaj widać, że on rozkręcił te inne, te kiedyś uśpione. I to jest fajne, że my teraz naprawdę widzimy, że się to miasto rozkręca. Naprawdę coraz więcej wiemy o naszym mieście, bo człowiek jako radni jesteśmy tylko też ludźmi. Tak? My nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego środowiska. I
I ci ludzie poprzez te organizacje, stowarzyszenia, tym, czym kierują, oni nam to wszystkie problemy pokazują. Podkreślam to, samorząd nie jest w stanie dobrze funkcjonować, czy nawet w ogóle funkcjonować w dzisiejszych realiach bez takich organizacji. Teraz zaproszamy was jakoś Hanesy do Świętochłowic na śląską zupę. Na richtig fajną zupę. A to jest przepis na ta richtig fajna zupa, co Ślązoki jedzą często w sobotę. Jest tak, zagotowana woda, czerstwy chleb, masło, bo kiedyś się dawało łyżka tłustego, dzisiaj się daje masło, bo to już takie masło tak fajnie smakuje dzieciom. I wegeta się daje, ale już wegety to kiedyś też nie było, to ino była magia. Czosnek, dużo czosnku, no i ja dzisiaj tak tradycyjnie, bo lubię zielone, to jeszcze do tego sypia troszkę zielonej pietruszki.